Przyjechaliśmy wygrać. Jeśli nie wygramy, będziemy mieli baraż. Jest to sport. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Moim zdaniem nasza sytuacja jak i Rybnika jest taka sama. Czy my musimy, czy oni, to jest równorzędne i moim zdaniem kto wygra, to dopiero wyjdzie na torze i mam nadzieję, że to moja drużyna wygra. Znakomity start Rafała Szumirskiego. Roman Poważny wychodzi na pierwsze miejsce wspólnie z Rafałem Szumbierskim i oni jak na razie prowadzą 5-1. Rafał Szumbierski jest pierwszy, drugi Roman Poważny, trzeci Kasku Żółty Robert Warzała i czwarty Marcin Nępała. Chyba nie muszę nic mówić. Teraz wywróciłby się Marcin Nępała, Rafał Szumbierski i Roman Poważny, wygrywają 5-1 i spełnia się sen Rybnika Ekstralidze. 5-1 w biegu 14, 46-38, a więc mamy w Rybniku, proszę Państwa, Ekstraligę po 10 latach. No bardzo byśmy chcieli z Rybnikiem Ekstralizę, a my mam nadzieję będziemy też. Miejmy nadzieję, że my się też będziemy cieszyć z awansu. I w następny tydzień już wziąć się do solidnej roboty, bo taka właśnie nas czeka, chcąc myśleć o barażach, o dwumeczu, żeby rozstrzygnąć na własną korzyść. Rewanżuje się Wardzale, świetna kadencja, takie przy Gramyzku. Tor twardy tutaj w Tarnowie. Teraz jest szeroko, chyba wyprzedzi tutaj tego zawodnika Lotosu Gdańsk. Jeszcze jednak Pfeiffer zorientował się, zjechał na zewnętrzną stronę toru i teraz Kołodziej podchodzi pod Pfeiffera, wypycha go na zewnętrzną, czy wytrzyma i zajmie to drugie miejsce, zaraz zobaczymy. Jednak Pfeiffer kontratakuje, walka idzie to drugie miejsce, z przodu daleko, z przodu jedzie w żółtym kasku Brian Karger, a tu walka o to drugie miejsce, jadą łeb w tej chwili Kołodziej z Pfeifferem. Pfeiffer cały czas przez prawe ramię patrzy za Kołodziejem, a Kołodziej po lewej stronie toru blisko krawężnika wychodzi na drugie miejsce. Świetny bieg tych dwóch zawodników. To jest poza kadrem, a więc patrzmy na tych trzech zawodników. Jednak defekt Kołodzieja, zjeżdża z toru Janusz Kołodziej, pech i 5-1 wygrywają ten bieg. Drugie miejsce z Brianem Kargerem, na czwarte miejsce jedzie w tej chwili zawodnik Miemka z Kłamie, Adam Pfeiffer. Teraz walka trzech zawodników o drugie miejsce. Bardzo próbuje tam bardzo desperacko atakować to drugie miejsce jadącego przed nim Briana Kargera. Próbował się jednak bardzo na drugie miejsce, a więc nie oddaje go z swojego drugiego miejsca bardzo łatwo. Brian Karger jednak bardzo dobrze Warzała próbuje tam zablokować Kargera. Świetnie jadą ten prawy łuk jednak Karger. Robert Kościecha w białym kasku. Wszyscy razem, nie może żaden zawodnik osiągnąć przewagi, chociaż w tej chwili w czerwonym kasku znakomicie Robert Warzała na drugim miejscu w białym. Robert Kościecha, ci dwaj zawodnicy na dwóch pierwszych miejscach i tam walka o trzecie miejsce. Czyżby Adam Pfeiffer? Jednak nie, znakomicie tutaj Siergiej Darkin wysporował się na pierwsze, na drugie miejsce i dwaj gospodarze prowadzą. Tomasza Chrzanowskiego, który prowadzi tutaj przed jadącym w niebieskim kasku Peterem Gassonem. Mamy wypadek, wywrócił się Stanisław Burza, sędzia zawodem. Chrzanowski prowadzi, Carlson blisko krawężnika, Chrzanowski szeroko, jednak Carlson znakomicie tutaj zaatakował. Świetny wyścig i ten atak Petera Carlsona dosłownie na ostatnich metrach. Wygrywa Carlson 3-3 w tym wyścigu i cały mecz 6 punktami wygrywają gospodarze. 8 bieg barażowego meczu, Robert Kościecha w czerwonym kasku, Stanisław Burza w żółtym, Kyle O'Connor w niebieskim, Grzegorz Rępała w białym. Znakomicie para gospodarzy, chociaż tam walczy jeszcze o drugie miejsce Grzegorz Rępała i wywalczył to miejsce 4-2 jak na razie w tym wyba z Kargerem. Zobaczymy jak na razie 3-3 czterobuncowe prowadzenie gospodarzy. Świetnie Kołodziej teraz wyjecha Kargera na zewnętrzną stronę toru, znakomicie po wewnętrznej wszedł i wyprzedza Kargera i odjeżdża jak na razie 4-2 w tej chwili przynajmniej dla Unitarnów. Świetnie odnalazł na punktu. Zobaczymy, cały czas trwa walka o ten wynik, 4-2 prowadzą goście i teraz Kołodziej szeroko walczy z Kargerem, próbuje teraz bliżej krawężnika, tak zwane nożycze zrobił Kołodziej. Świetnie, bardzo brawurowo koło nosa przyjechał Kargerowi. Jest 5-1 dla gości. Gdyby tym żółtym, w 14 wieku jedzie Peter Carlson, jest na razie na drugim miejscu, chociaż już teraz spadł na trzecie, bo 5-1 prowadzą gospodarze. Teraz defekt Kościechy, wyprzedza go Carlsona, prowadzi w niebieskim kasku Winka i Laukany. Na pierwszej sytuacji już jest przesądzono. Wiadomo, że w Ekstralidze w przyszłym sezonie występować będzie drużyna tarnowska. To już jest prawie pewne, a ci zawodnicy wszyscy swoje wyścigi w Ekstralidze Lotosu Gdańskiej i potem dalej. Dobrze, teraz na tego sytuacji w czerwonym kasku. Brian Karger w tą walkę w białym kasku. Ja
jadący Siergiej Darkin na czwartym. Teraz koniec czwartego krążenia. 3-3 i jednak będzie 4-2 dla gospodarzy po defekcie Kargera, więc jeszcze ta porażka będzie wyższa, aż 48-40. Ale na tyle Marcin Rębała
teraz dziękuję, teraz wyjechali rywale za krótko. Ostatnia prosta, ostatnia możliwość ataku Lisarskiego na pozycję do Maria Bajera. Ostatnia prosta, ostatnia możliwość ataku Lisarskiego na pozycję do Maria Bajerskiego. Udało się, nie udało się Lisarskowi. W końcu wykorzystał swoje wielkie. Mówię przede wszystkim o pozycji czwartej Rafała Okoniewskiego. Świetnie dysponowany Piotrki, ale Tomasz Golob, to Tomasz Golob. Widzą Państwo, teraz znakomita, piękna szarża z kolegami. Już powoduje, że należą mu się duże brawa. Okoniewski po zewnętrznej, ale środkiem toru dwójka. Graciłem pału, Marcin przy krawężniku. Grzegorz po zewnętrznej części toru. Okoniewski trzeci, ostatni Alan Marcinkowski. No i teraz wygrywać się nasi zawodnicy, no i liczymy teraz na takie zwycięstwo, choć zaskoczeni jesteśmy przede wszystkim pierwszą pozycją Roberta Bardzały. Richardson po zewnętrznej, Świdcy goniący gdzieś, Richardson po zewnętrznej, Grzegorz Szempała przy krawężniku. Mówię o zawodnikach na trzeciej i na czwartej pozycji, niestety Anglik jest ostatni. Marcin Rempała z przodu, Bardzała biały, Kuszcza czerwony, Richardson żółty. Dostali zielono wyżanie, walczy Marcinkowski z
zwalczało, puszcza z tyłu, a na czele, jak należało się spodziewać, Rikard i Golot na pewno będą próbować atakować Piotra Świca. Rikard Sonda atakuje przy krawężniku, już wyprzedza Piotra Świca, a teraz jeszcze do góry, Ekstrawianinowi, na pewno będzie starał się dograć. Otrzymuje to pierwsze miejsce, o drugie walczy Rembała i jest Grzegorz Rembała. Przynajmniej zyskuje Kołodziej szeroko i teraz na pierwszej prędkości ten jego potomek wywalczy o drugie miejsce. Robatki przechodzi. Jest Klecha, Klecha jedzie na trzecim miejscu, na drugim mamy Barana. Koduje się to wszystko niesamowicie, spada Klecha na miejsce czwarte. Raz jeszcze zbliża się do zawodnika z Bydgoszczy. Teraz szerzej atakuje Rembała. Na radę Rembała. Będzie trzeci. Piękna akcja na zakończenie tego wyścigu przynosi upragniony. Ale będzie ma problemy. Janusz Szeroko. Janusz Kołodziej. Ale jest także Jacek Kolo. Chyba będzie pierwszy. Niesamowita historia, jakby strzelił Marcin Rembała. Aż brakuje słów do tego, żeby opisać to, co zrobił junior z Tarnowa. No, fantastyczna akcja. Jazdy tego zawodnika Connery Carson, który przecież ostatnie 3 sezony spędził właśnie w mieście Kopernika. Rickardson atakuje Jagusia. Z powodzeniem z remisu robi się prowadzenie Jaskółek 4-2. Rembała ma szansę wyjść jeszcze przed Krampa. Australijczyk nabiera prędkości, ależ się dzieje. Niebywała historia. Na prowadzeniu mamy Tomasza Golowa, który toczy piękny pojedynek z Protasiewiczem. Protasiewicz przechodzi Golowa. Podniosło przednie koło. Chodzi po szerokim w kolejny wiraż. Będzie okazja do wyjścia na prowadzenie. Jest na prowadzeniu Golo, który teraz jest Protasiewicz. A Kramp przeszedł kontrolować przebieg rywalizacji. Golo będzie ścinał do wewnętrznej, ależ piękna walka pomiędzy tymi zawodnikami. Tomasz Golo przechodzi Piotra Protasiewicza. Nie upilnował Protasiewicz pary, ale teraz ma okazję do rewanżu. Protasiewicz i Golo. Golo jest przed tymczasem piękna walka o trzecie miejsce. Zbliżył się tam Warzała do rywala. Walczy niesamowicie i przechodzi po piłkę. Walczy z nim Golob, ale włącza się w to wszystko Protasiewicz. Kto będzie pierwszy? Cóż za akcja w wykonaniu gospodarzy. Tak dobrze rozpoczęli Torunianie, ale ostatecznie ma problemy Protasiewicz. Na prowadzeniu Golob. Na drugim miejscu Marcin Rembała. Na trzecim mrucznie Piotr Rekał-Rikardson, żeby nie spalić złoty start. Gapiński czy Golob? Tarnowianie czy Wrocławianie? Golob na prowadzeniu, Gapiński po szerokim, ale nie daje sobie odebrać drugiego miejsca. Tarnowianie podwójnie jeszcze nie wygrywali. Jest na to wielka szansa. Pięknie jadą parą Rikardson i Golob. Tak jest. Przed ostatnim wyścigu, kiedy to przyjechał na miejsce. Dobry start Słabonia, ale Tarnowianie jeszcze lepiej. Zainkonowali Warszawa. Pierwszy jest Jacek Golob na drugim.
Wielkiego. Tak, wszyscy gloryfikujemy ten obietar i możliwie polecimy zakończenia rywalizacji. Ale to masz, ale to jest Wiktor, 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 Wiktor,
drugi, Rykard trzeci, Gapiński jest czwarty, 4-2 wygra Terwyński Tarnowski. Serpentynom mogą... ...czenia, a tutaj pamiątkowe zdjęcia za moment. Ceremonia dekoracji. Stanisław Burza. Bardzo trudny sezon dla tego zawodnika, przyznasz Grzegorz, bo przecież fatalna kontuzja, zresztą nabawił się jej na torze stadionu olimpijskiego. Dąbrowskiego. Pamiątkowe zdjęcie. Za moment jeszcze krótkie podsumowanie, no i chwila refleksji. Grzegorz Mróz.